Najczarniejszy scenariusz w energetyce może się sprawdzić tej zimy, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Opowiem krótko o tym, co zrobić, jak przygotować Polskę, Europę na wielkie mrozy, które mogą być połączone z różnymi problemami w energetyce, które może wywołać Władimir Putin. Zapraszam do kolejnego Energy Drink. Energy Drink to krótkie nagrania poświęcone energetyce, poświęcone trudnym tematom, które krótko i treściwie próbuję opisać w jak najprostszy sposób, aby były zrozumiałe. W dobie rozpoczynającego się sezonu grzewczego, zimy, która już puka do naszych drzwi, może jeszcze nie mamy zimy astronomicznej, bo zaczął się dopiero grudzień, ale na termometrach widać tę zimę już wyraźnie. W momencie tego nagrania mam minus 3 stopnie w Starych Babicach pod Warszawą. Robi się coraz chłodniej, coraz więcej energii do ogrzewania musimy zużywać, zapotrzebowanie rośnie. Jak może wyglądać ta zima z wojną na Ukrainie, za miedzą, z Władimirem Putinem, który szantażuje energetyką cały świat, który pogłębia kryzys energetyczny poprzez ograniczenie dostaw gazu z Rosji, może to robić nadal, jeszcze bardziej intensywnie. Jak może wyglądać ta zima z wielką niewiadomą, jeżeli chodzi o dostawy energii, ciepła, jeżeli chodzi o ceny tych surowców, no i dalszy rozwój wypadków na Ukrainie, która doświadcza już prawdziwych blackoutów, prawdziwych, na razie kontrolowanych ograniczeń poboru energii. Wielkie miasta jak Kijów są odłączane regularnie. O tym króciutko opowiem, ponieważ mam dane od operatorów sieci przesyłowych energii elektrycznej oraz operatorów gazociągów w całej Europie. Miałem przyjemność wziąć udział w konferencji ENTSO-E oraz ENTSO-G, czyli Europejskich Stowarzyszeń Operatorów Sieci Elektroenergetycznej, czyli firm, które zarządzają tymi drutami, które rozprowadzają energię po całym kraju czy po całej Europie, oraz operatorów sieci gazowej, takich jak Polski Gaz System. W przypadku energii elektrycznej oczywiście są to polskie sieci elektroenergetyczne. Oto co wychodzi z danych ekspertów, którzy wystąpili na tej konferencji. Ta zima może być ponad kreską, możemy przez nią przejść bez problemu, o ile nie będzie srogich mrozów. Na razie jeszcze tych mrozów nie było, ale największe zagrożenie pojawi się w styczniu i w lutym. To będą najbardziej wrażliwe miesiące, kiedy wiele się może wydarzyć. ENTSO-E przewiduje, że może dojść do splotu wypadków, który spowoduje, że naraz zmaterializuje się ryzyko w różnych obszarach i przez to nagle pojawią się problemy z dostawami energii i z dostawami gazu w Europie. Oto najczarniejszy scenariusz, który, podkreślam, nie musi się sprawdzić, według ENTSO-E, czyli Stowarzyszenia Operatorów Sieci Elektroenergetycznych. Jeżeli naraz będzie problem z energetyką jądrową we Francji, Finlandii i Szwecji, to znaczy bloki jądrowe zapewnią niewystarczającą ilość mocy przez różne problemy, które są widoczne właśnie we Francji, która zapewnia mniej o 15% mocy z energetyki jądrowej przez różne problemy tamtejszych reaktorów. Jeżeli te problemy będą widoczne w atomowej Finlandii, w atomowej Szwecji, to wzrośnie zapotrzebowanie na gaz. A warto pamiętać, że Europa pozbywa się gazu z Rosji i kolejny czynnik ryzyka, który może wystąpić w tej samej chwili, to wyzerowanie dostaw gazu z Rosji. Warto przypomnieć, że oczywiście mamy pełne magazyny, jesteśmy świetnie przygotowani przed tym sezonem grzewczym, ale tylko dlatego, że mieliśmy podaż także z Rosji. Ona nadal jest. Dostawy z Rosji docierają przez Turkish Stream, gazociąg do Turcji, oraz przez terytorium ukraińskie. Może się okazać, że te dostawy zostaną wyzerowane. To będzie szczególnie ważne przed następnym sezonem grzewczym, następną zimą. Dlatego należy oszczędzać gaz, bo nie wiemy, co będzie przed następną zimą, ale także tej zimy może się okazać, że połączenie zbyt małej podaży atomu, zera dostaw gazu z Rosji, połączone z kolejnym czynnikiem, czyli problemami z dostępnością węgla, na przykład w Polsce i Niemczech, wymienionych bezpośrednio w przeglądzie zimowym ENTSO-E, te czynniki razem mogą sprawić, że będzie większe zapotrzebowanie na gaz przez to, że nie będzie podaży z atomu i węgla, a tego gazu
nie będzie. No i wtedy będzie potrzebne ograniczenie dostaw gazu do odbiorców końcowych oraz dostaw energii elektrycznej. Mówię oczywiście o całej Unii Europejskiej. Stowarzyszenie ENTSO-E patrzy z lotu ptaka na całą Europę. ENTSO-G z kolei dodaje, że w takich warunkach konieczne będzie ograniczenie dostaw gazu, a z drugiej strony ograniczenie zużycia o 15% postulowane przez Komisję Europejską, realizowane przez większość państw przez to, że jest kryzys energetyczny, kryzys gospodarczy i dochodzi do destrukcji popytu, to ograniczenie o 15% zmniejszy ryzyko, że trzeba będzie przymusowo ograniczać dostawy do klientów i z takim ograniczeniem powinniśmy przejść przez tę zimę suchą nogą, no chyba, że będą strasznie srogie mrozy. I te wnioski ENTSO-E oraz ENTSO-G to jest kolejny argument za tym, że przezorne zawsze ubezpieczone, że należy ograniczać zużycie zasobów, bo nie wiemy, co jeszcze nas czeka. A zatem każda oszczędzona megawattogodzina to strata Władimira Putina, zysk w portfelu, większe bezpieczeństwo, większe możliwości wspierania Ukrainy, której brakuje teraz energii, może brakować gazu. No i większa szansa na to, że także na froncie Ukraińcom będzie szło tak dobrze jak dotychczas i odbiją okupowane obszary ukraińskie, łącznie z Krymem, za co trzymam kciuki. A zatem przezorne zawsze ubezpieczone, warto oszczędzać energię i ciepło. Czy Państwo to robią? Zapraszam do dyskusji na ten temat w komentarzach i do następnego Energy Drinka już w przyszłym tygodniu.